Zobaczył mnóstwo obnażonych ludzi, którzy byli tak okrutnie poparzeni, że skóra na całym ciele zwisała niczym łachmany. Witam w nowym odcinku. Wydarzenia, o których będę dziś mówił, miały miejsce 77 lat temu i na zawsze zmieniły świat. Przyniosły rewolucję, ale i zagładę. A groźba wykorzystania, jak ją określiły japońskie media, diabelskiej broni do dziś wpływa na światowy ład. Zapraszam na nowy odcinek. Jeśli wasz dziadek sięgnął po gazetę 8 sierpnia 1945 roku, mógł to być na przykład Dziennik Polski, taki jak mam przed sobą, z pewnością natrafił na przerażający artykuł. Pierwsza bomba atomowa spadła na Japonię. Prezydent Truman ujawnił, że użyto po raz pierwszy bomby atomowej, najstraszliwszej broni w dziejach świata. Epokowy ten wynalazek stanowi przewrót w dziejach nauki. Wobec odrzucenia ultimatum alianckiego, Japonia zostanie przez nową broń dosłownie zniszczona. Amerykański prezydent oświadczył też, że ultimatum ogłoszone podczas konferencji poczdamskiej miało oszczędzić naród japoński przed całkowitym zniszczeniem. Dodał, że Ameryka jest gotowa na unicestwienie zdolności Japonii do prowadzenia dalszej wojny. We shall continue to use it. Until we completely destroy Japan's power to make war. W tym momencie świat jeszcze nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę stało się z Hiroshimą. Opis skutków zrzucenia bomby atomowej, który ma uzmysłowić czytelnikowi piekło, w jakim 6 sierpnia 1945 roku znaleźli się mieszkańcy Hiroshimy, został zaczerpnięty z dotychczas ściśle tajnej, pierwszej w historii próby nuklearnej, którą niecały miesiąc wcześniej Amerykanie przeprowadzili na pustyni Nowego Meksyku. Cała okolica zalana została oślepiającym światłem, jaśniejszym niż najjaskrawsze światło słoneczne. Nastąpił gwałtowny grzmot i ciężkie trzęsienie. Ogromna chmura wzniosła się na wysokość 13 tysięcy metrów. Tym samym Stany Zjednoczone stały się pierwszym w historii mocarstwem atomowym. Rosja przeprowadzi udaną próbę jądrową dopiero za 4 lata. Dlatego po bombardowaniu Hiroshimy konstrukcja bomby atomowej wciąż owiana jest tajemnicą. Amerykanie zdradzają jedynie, że jednym z materiałów użytych do jej produkcji jest uran. Eksperci przewidują, że dzięki nowemu wynalazkowi nastąpi rewolucja w energetyce, dzięki której węgiel i nafta stracą na wartości, a energia wyzwolona przy rozbiciu atomów uranu miałaby nawet umożliwić lot na Księżyc. Gazeta podaje, że piekielna broń ma siłę wybuchu większą niż 20 tysięcy ton trotylu. Równocześnie jest 10 razy mniejsza niż najcięższa bomba używana przez brytyjskie lotnictwo. Prasa amerykańska ujawnia, że czynna część bomby atomowej waży zaledwie kilkadziesiąt kilogramów i jest niezwykle wrażliwa na wstrząsy. Ładunek został zrzucony na spadochronie, żeby zapewnić lotnikom czas na ucieczkę z zasięgu wybuchu. Dopiero następnego dnia światową prasę obiegają wstrząsające zdjęcia, przedstawiające zagładę japońskiego miasta. 60% Hiroshimy zniknęło z powierzchni ziemi. Załoga samolotu, który zrzucił pierwszą w historii bombę atomową, opisała swoje wrażenia dziennikarzom. W momencie wybuchu maszyna miała znajdować się co najmniej 15 km od epicentrum, a mimo to wstrząs był tak silny, jakby pociski przeciwlotnicze wybuchały tuż koło samolotu. Dym i opary zostały wyrzucone na wysokość 15 km. Miasto zupełnie zniknęło z widoku i tylko na jego obrzeżach widać było szalejące pożary. Pierwsza teoria brzmiała, że miasto zostało zniszczone przez pożar spowodowany wybuchem bomby. Jednak fotografie zniszczonej Hiroshimy rozwiały wszelkie wątpliwości. Obiekty dookoła miejsca wybuchu zostały, jak opisuje prasa, zupełnie sproszkowane. Japońska agencja prasowa określiła bombę mianem diabelskiej broni. Jak podało tokijskie radio, Hiroshima została zamieniona w jedno wielkie rumowisko, a mieszkańcy ponieśli natychmiastową śmierć. Ludzie, którzy znajdowali się na ulicach miasta, spłonęli żywcem, zaś ci, którzy przebywali w domach, zginęli wskutek olbrzymiego ciśnienia i żaru. Amerykańskie raporty szacują, że zginęła 1/3 populacji miasta. Mowa o od 70 do nawet 90 tysięcy Japończyków.
Właściciel sklepu spożywczego, który po eksplozji wybiegł na ulicę, opisał widok, jaki tam zastał. Wszyscy mieli skórę zczerniałą od poparzenia. Nie mieli włosów, bo się spaliły i na pierwszy rzut oka nie można było poznać, czy patrzysz na nich z przodu, czy od tyłu. Skóra nie tylko na rękach, ale i na twarzach i na ciałach zwisała. 5-letni chłopiec wspomniał, że gdy uciekł z gruzów swojego domu, zobaczył mnóstwo obnażonych ludzi, którzy byli tak okrutnie poparzeni, że skóra na całym ciele zwisała niczym łachmany. Wielu z tych, którzy przetrwali, zachorowało później na nowotwory. Waszyngton ostrzega, że jeśli Japonia nie przyjmie ultimatum polegającego na jej bezwarunkowej kapitulacji, nastąpi wielkie bombardowanie bombami atomowymi, a cesarstwo japońskie czeka zupełna zagłada. Władze japońskie wezwały ludność zagrożonych miast do ratowania się ucieczką. 9 sierpnia Amerykanie przeprowadzają kolejny nalot. Tym razem używają bardziej skomplikowanej konstrukcji plutonowej bomby atomowej. Lotnicy trafiają kilka kilometrów od planowanego celu. Mimo, że bomba zrzucona na Nagasaki jest znacznie silniejsza od tej zdetonowanej nad Hiroshimą, ukształtowanie terenu osłabia falę uderzeniową. Bomba zabija mniej ludzi i niszczy mniej budynków. Dziennikarze, w tym Dziennika Polskiego, który mam przed sobą, zadawali pytanie, dlaczego bomby nie zrzucono na Tokio. Rzecznik Departamentu Wojny wyjaśnił, że gdyby bombę zrzucono na Tokio, w Japonii nie pozostałby prawdopodobnie nikt, żadna władza centralna, która mogłaby podpisać akt kapitulacji. Wybuchy dwóch bomb atomowych oraz wypowiedzenie Japonii przez Związek Radziecki wojny zmuszają cesarza Hirohito do podpisania aktu kapitulacji. Jako ciekawostkę, prasa w Polsce i na świecie przywołuje historię Elżbiety Leitner, Żydówki wydalonej z Niemiec przez Adolfa Hitlera. Leitner, która od 10 lat poświęca się badaniom nad rozbiciem atomów, ma mieć szczególne zasługi w pracach nad wynalezieniem bomby atomowej. Jeden z redaktorów Dziennika Polskiego stwierdził, że wykluczanie przemocą jakiegokolwiek narodu mści się na tych, którzy porywają się łamać to przyrodzone dobro. Dziękuję, że oglądacie nasz kanał. Zachęcam Was do subskrybowania oraz oczywiście do klikania w dzwonek, dzięki któremu nie przegapicie żadnego odcinka. A jeśli zainteresował Was dzisiejszy nuklearny temat, zapraszam Was do zobaczenia naszego odcinka, w którym zwiedzamy podziemny schron przeciwatomowy Marysieńka w Rzeszowie. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Goranowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.